Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Sam's Detailing, Exterior Detailer. Klasyczny kudek, można powiedzieć, syntetyczny, o zapachu, kurczę, słodkim, mega słodkim. Szukam zapachu i coś za DBL-a mi przypomina, przesłodzony. Nie moja bajka, w ogóle mnie nie bierze ten zapach, także tu wiadomo, gusta guściki. Podoba mi się szata graficzna tego produktu, tej firmy, jeżeli chodzi o te produkty. Dostałem go, w sumie to wymieniliśmy się z kolegą Adamem, którego serdecznie pozdrawiam, dzięki kolego, produktami. Bardzo mnie to cieszy, dodatkowa wiedza, doświadczenie z kolejnym produktem. Co do samego kudeka, szału nie ma, jak dla mnie nie jest to jakiś tam wybitny quick detailer, który by się jakoś specjalnie wyróżniał. Tak jak już mówiłem wcześniej, zapach mnie nie jakoś... No nie pobudził mnie, o tak może, bo dużo też robi zapach. Tutaj tego niestety nie ma. Aplikacja nie jest może jakaś problematyczna, rewelacyjna też nie. Niby ma wspomagać osuszanie. Jakoś go nie widzę na wodzie, jakoś niekoniecznie on tą wodę lubi. Przyciemnienie może delikatne jest, przyciemnienie jest. Połysk też nie jest jakiś wybitny, więc tutaj tak naprawdę produkt jakoś specjalnie mnie nie kupił. Niczym się nie wyróżnia. Ale od kolegi Adama dostałem
jeszcze jednego szybkiego zawodnika, który, a no właśnie, Sileć kanał, produkt się niedługo pojawi, bardzo fajny osuszacz, że tak powiem, że tak to ujmę, no myślę, że niebawem będzie na kanale, także Sileć kanał, ja się z Tobą żegnam, moją subiektywną opinię na temat tego produktu znasz, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!